co, no? Fajnie było dorwać tego gościa, który mnie podejrzewa. Teraz widzę, że Japro potem tego znajdzie. Cztery osoby, ten znajdzie tego. Już jest strasznie na mnie napalony. Coś może teraz mi się uda go zabić. Zostały mi trzy osoby. Gdzieś tam. Zaraz znajdą króliczka. Nawet nie zwrócili uwagi. Zacznę tańczyć, co na mnie zwrócą. Halo, tańczę. To sprawi, że mnie chycą, to się wie, bo została jedna osoba do zabicia. Jedna, jedyna osoba. Panie policjancie, idź pan stąd. No sianka. Cześć. Dobra, idziemy wyżej. Kolejna impreza? Tu ja mam pana komendanta. Nie to chodzi. Czy ja się tutaj za czymś mogę kidrać? Te stoliki mnie korcą, czyli gdzieś nie mogę, nie wiem, wypierdzielić czy coś, ale nie mam jak do nich podejść.
Mogę wywalić stolik, dobra. Tylko muszę ogarnąć, jak się za nim skitrać. No to już śrub. Szlak nie od tej strony. Mam nadzieję, że z drugiej strony też się mogę. Kurwa. Ciężkie. No, a? Ile ja mam go tak razy? Szlak. Widzisz, że to jest kwestia na przykład 3 razy, więc po prostu on wtedy ciepnął te granaty pode mnie. Nie, popieprzyłam przyciski! Krap, 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 krap. Jezus Maria, ale miałam farta. Bo chciałam go obejść. Nie! Myślałam, że to jest jakiś żart, jak ktoś mi napisał, że kolejna plansza jest wielopoziomowa i jest boss. Mam nadzieję, że to 0 na 48 nie oznacza, że komendanta trzeba zabić 47 razy. Bardziej to po pod nogi rzucaj, bardziej chuju! Gdzieś tam poszedł. Nie no przecież! Ja pierdolę, no come on! No tak, odwróć się mi za... Gram nie mogę tam wkurwia tak bardzo. No gdzieś kurwa poszedł?
Chciałam zabić typów. Po co kurwa chciałam zabić typów? Bo nie wiem po kio! Chciałam zabić typów! No spokojnie, Kina, no spokojnie. No chodź tu. Chodź tu. No strzelaj. No strzelaj. Bez takich momentów jak ten, bo... Ile jeszcze? Trochę mnie martwi stan stolików, jeśli mam być szczera. Idziesz ty tu, czy nie? Nie wierzę w to, po prostu w to kurwa nie wierzę, nie? Tak, zatnij się na tym, pewnie. Chowaj się. Teraz mnie zastrzeli. Nie, udało mi się. Co on kurwa wyczynia? Nie, no kurwa, no nie, no po prostu, no nie, no ja pierdolę nie! Rozpierdolę tą grę zaraz.
Wybaczcie moje nerwy, ale strasznie mnie wkurza, jeżeli ja coś chcę zrobić, a na przykład postać w danej grze się mnie po prostu nie słucha, bo... Dopóki ja coś robię źle, to spoko, ale w momencie, kiedy po prostu gra coś pieprzy, no to już tak mi trochę mniej pasuje. Nie, no pewnie, nacisnąłem stół. Nie, na... Co z tego, że naciskam przycisk, żeby on go uderzył, jak w tym momencie gra stwierdza, że on już zaczął animację strzelania, jest pozamiatana. Nie, no teraz okej, okay, moja wina. Na bank to podzielę na dwa odcinki. Ale chcę to skończyć, po prostu chcę to skończyć. Chcę pomyśleć, żebym miała przechodzić tę imprezę jeszcze raz. To nie chcę. Nie, no pewnie, że go nie uderzyłeś, bo po co? Zastanawiam się, ile razy ja go muszę trzasnąć. Jeżeli na przykład 3, to już 2 razy byłam bardzo blisko, kurwa. Ja pierdolę. Nie traf go, kurwa, bo po chuj. Po chuj go trafić. Oczywiście, kurwa, po chuj. Boże. Chodź tu. Boję się, że wyjdę, jak on się zawiesił. Mógłby się tam, kurwa, zbudzić. I się zbudził. Nie wiem, co tu mam zrobić. Ej, teraz ja się zblokowałam. Nie, no, ej, nie, gro, nie. Nie, no, nie, no, to...
Nie no, no nie! Sam pomysł, że mam to kurwa zrobić 5 razy, mnie sprawia, że mnie targa, nie? Pewnie, że nie uberwał, bo po co? No kurwa, bez jaj! Już to wszystko porozpieprzę, zanim ja w ogóle będę w stanie tego podejść. Nie to, żebym stała za stołem. Pewnie kurwa, że nie, bo po co? Bo kurwa po chuj. Po prostu kurwa po chuj. Znowu mi się zawiesił. W sensie postać mi się zawiesiła. Teoretycznie ostatni. Co jest kurwa? Gra mi się zminimalizowała sama, nie? Doesn't feel right. I don't feel satisfied. One of the corrupted heads of this city is dead. But who's to say the poison didn't get deeper? There will always be someone who thinks they own you. Their followers will corrupt and poison everything that lives. Poison their humanity. I can't do this any longer. It's time to break the cycle. Słuchajcie, ja wam to chyba wrzucę w całości, w sensie podzielę to na dwa odcinki i tyle. Zostawię te wszystkie moje bluzgi, te wszystkie nieudane próby i tak dalej, i tak dalej. Jak mówię, jedyne co mnie w tej grze wkurzało i to naprawdę wkurzało, to to, że właśnie na przykład postać się na czymś zawiesiła i po prostu zostaje niesprawiedliwie albo aresztowany, albo zauważony, albo zastrzelony. Nie ukrywam, że DLC było trudne. Znaczy,
miało swoje łatwiejsze i trudniejsze etapy. A walka z komendantem była po prostu, no, moim zdaniem, nie do końca sprawiedliwa. Ale dobra, skończyliśmy! Cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mi widziane, pozdrawiam, z kina, trzymajcie się i cześć!